Po czym poznać, że potrzebujesz oczyszczania wątroby? Okej, okay. Po czym poznać? Po kiepskim samopoczuciu, pierwsza rzecz. Jak się czujemy kiepsko, znaczy, że coś nam jest potrzebne. Niekoniecznie może oczyszczenie wątroby, ale jakakolwiek zmiana. A że prowadzimy webinar właśnie o oczyszczeniu wątroby, no to na pewno jest parę rzeczy, którym musimy się przyjrzeć. Pierwsza rzecz, czy jak wstajemy rano, jak się czujemy, czy stajemy rzeźko, jesteśmy wyspani, czujemy się pełni sił witalnych, prawda? Jeszcze przed kawą. Jeszcze przed kawą, oczywiście, nie? Czy potrzebujemy tej kawy, prawda? Jak idziemy do lusterka, to czy wyglądamy pięknie, prawda? Jak wygląda nasza skóra, jak wyglądają nasze oczy, czy ogólnie czujemy się świetnie fizycznie, czy czujemy się dobrze przy wypróżnianiu, czy czujemy się dobrze przy jedzeniu. Ogólnie w ciągu dnia, jak sobie radzimy z emocjami, to wszystko, co jak obserwujemy siebie przez cały dzień, to pokazuje nam, czy nasze ciało jest w stanie zdrowia, czy w początku jakiejś choroby. Tak mi przyszło do głowy, jakbyś się miała teraz, słuchając tego webinaru na żywo, albo jeśli słuchasz nagrania, zatrzymać i pomyśleć sobie, jak było tego ranka. Jak się czułaś dzisiaj rano w skali od 1 do 10? Czyli wstajesz z łóżka, stawiasz pierwszy krok, idziesz do łazienki, patrzysz w lustro, widzisz siebie. W skali od 1 do 10 tego ranka, dzisiejszego dnia. Większość z nas czuje się na poziomie 5, prawda? Tak jak ja. Większość z nas, którzy dbają o zdrowie, prawda? Nikt nie tryska energią tak, że wstaje jak skowronek rano, bo są różne rzeczy w ciągu dnia, prawda? Jest stres, mamy dzieci, mamy pracę, mamy swoje nawyki i tak dalej. Mamy kiepską pogodę, tak jak dzisiaj, prawda? Więc różnie się wstaje. Ogólnie 6, 5 to jest taka norma. W takim ludziach, co nie za bardzo dbają o zdrowie, takiego, nazwijmy go Stefana codziennego, który zjada kotleta, on się czuje zawsze na 3 i dla niego to jest norma. 3, 2, 1. Dla niego to jest norma. To, że kogoś coś boli, to, że kogoś coś mu szczyka, to, że go ma problemy z kręgosłupem, to, że ma od razu go bolą stawy, to, że ma ból głowy, to, że się nie wyspał, to, że ma podkrążone oczy, to, że ma pełno zmarszczek, to, że ma nieświeży oddech, to, że ma brzydką skórę i tak dalej, i tak dalej, i w ogóle potrzebuje kawy, żeby się obudzić, to ludzie uznają to za normę. To zresztą tak jak te ekspresy do kawy weszły jako element wyposażenia w kuchniach, bo niektórzy zaczynają dzień dopiero już po tej filiżance stymulującego czarnego płynu, kiedy w końcu otwierają im się szeroko oczy, zaczynają myśleć, czują więcej energii w ciele. Natomiast to, co się dzieje rano, jest bardzo symptomatyczne i dużo mówi o tym, czy wątroba sobie dobrze poradziła przez noc z utylizowaniem tego wszystkiego, co nas obciąża, czy też czuje się obciążona i potrzebuje naszego wsparcia. Po czym konkretnie patrząc na ciało, można zobaczyć, że potrzebujesz oczyszczania wątroby. Na ciało pierwsza rzecz, jak wstajemy rano i patrzymy się do lusterka, prawda? Może zacznijmy od tego, zanim wstaniemy, moment wstawania z łóżka, czy jest ciężki? Czy my się budzimy i się rozciągamy i mówimy, jaka cudowna noc, jak się wyspałem, Dzień dobry, środa. zrelaksowani, czy mówimy, o nie, ale jeszcze bym pospał. Nie? To już jest pierwszy Tak. objaw tego, że my nie za dobrze się wysypiamy, nie za dobrze się relaksujemy i regenerujemy w nocy, prawda? Więc jeżeli jeszcze bym pospał, to już jest pierwszy objaw. Drugi objaw, trochę bardziej taki niepokojący, to jest wstaję totalnie zmęczona i ciężka. Trzeci objaw, wstaję totalnie zmęczona, ciężka, z bólem w ciele. Z potężną sztywnością w ciele. To już jest mocny objaw tego, że wątroba jest przetkana, prawda? Co jeszcze? Budzę się rano, ok, wstaję i ciężkim krokiem idę do łazienki. Ledwo co żyję, prawda? Zapala światło, patrzę się do lusterka i widzę podkrążone oczy, opuchnięte, takie Ta dolna powieka worki zwłaszcza. pod oczami, prawda? Ciemno pod oczami, albo takie jakby zatrzymanie wody, taka bułka pod oczami, prawda? Żółte oczy, czerwone oczy, oczy takie jakby za mgłą, mgliste, prawda? Bardzo głębokie zmarszczki po obydwu stronach albo po jednej stronie, ale takie mocne. Nie taką, jaką tu widzicie u mnie, taką
taką małą, prawda? Tylko taką naprawdę takie mocne, wryte, jakby była już taka głęboka blizna. Jeszcze się dzień nie zaczął, jeszcze cię nic nie zdenerwowało, a zmarszczki już tak widać. Bo potem jak już przejdzie ileś tych stresujących sytuacji, ja na przykład często jak myślę o czymś, nasza córeczka Jagoda się ze mnie śmieje, no tak, i jeszcze karp, czyli tu mi się w ogóle, nie? Więc jak tak sobie coś takiego, jakieś trudne zadanie wykonuję na przykład przez godzinę, to potem faktycznie te zmarszczki się pojawiają na moim czole, ale to jest efekt konkretnych myśli, emocji, skupienia, pewnych nawyków mimicznych, a tutaj i on się pojawia na chwilkę i znika. A tutaj tak, mowa o tym, o co... O takich mocnych, trwałych, które są zawsze. Zawsze nawet jak się uśmiechamy. Uśmiechamy się, zresztą bywają takie kobiety piękne, uśmiechają się, a te zmarszczki są tak groźne, że tak, gdzieś na podświadomym poziomie odbieramy tą informację, że to jest osoba, która ma dużo złości w sobie, złości na innych, to wtedy na twarzy widać to, kiedy zmarszczka jest po prawej stronie i złości na samą siebie, kiedy zmarszczka jest po lewej stronie. No, prosta sytuacja, coś się stało, jaka jest twoja pierwsza reakcja? To moja wina, jestem beznadziejna, to twoja wina, jesteś beznadziejny. I to decyduje o tym, jaki jest nasz taki najczęstszy sposób przeżywania, to pokazuje, jaki jest najczęstszy sposób przeżywania stresu, konfliktu, czy jakiegoś jeszcze innego niepowodzenia. To się zapisuje, tak tworzy się po prostu mapa naszych emocji, która zastyga na naszej twarzy i staje się informacją, którą inni ludzie mogą odczytywać. O rodzaju osobowości, powiedzielibyśmy językiem współczesnej psychologii. No, bardzo często też mówimy, że jeżeli wątroba jest przeciążona i źle funkcjonuje, jest właśnie taka przegrzana, rozgrzana za mocno, zawiera dużo kamieni wątrobowych, jest właśnie trochę opuchnięta, źle funkcjonuje, to nie tylko właśnie ciało fizyczne dostaje popalić, ale też właśnie emocje. Nie radzimy sobie z emocjami. O tym też chciałem wcześniej porozmawiać, trochę wyprzedziłaś mnie. Więc takie rzeczy jak właśnie złość, nagłe ataki złości, wkurzanie się, rozdrażnienie bardzo szybkie, takie, że ktoś wyprowadza nas coś łatwo z równowagi. To pokazuje stan naszej wątroby. Ale wracając do ciała, do tego wyglądu zewnętrznego, prawda? Czyli te zmarszki. Zmarszka też taka poprzeczna tutaj między nosem a czołem. Kolejne zmarszki takie, jakie tu widzicie u mnie. Prawda? Tylko, że takie trwałe, ja je muszę zrobić. Kiedyś je miałem bardziej trwałe, one mi się wykładziły z czasem. Kiedyś nawet z kimś tam, z tobą chyba rozmawiałem, może nawet gdzieś nagrywaliśmy coś, że kiedyś Marysia robiła tak, że przyklejała mi taśmę na czoło, bo cały czas miałem popatrzone to czoło, ale to było 20 lat temu, jak się poznaliśmy. Już na tych zdjęciach, jak miałeś tam 20 parę lat, to jeśli chodzi o czoło, to twoje czoło wyglądało na starsze niż teraz. Dokładnie. Więc ogólnie po ostrzeniu wątroby zmarszki się bardzo ciekawie, bardzo ładnie się wygładzają i to jest właśnie etap tego szybkiego, co możemy zobaczyć po ostrzeniu wątroby. Ale wracając do tego, jak się czujemy rano, nasz nos na przykład jest przetłuszczony albo mamy różne wypryski na naszej twarzy, prawda? Wyciągamy język na zewnątrz, nie? I sprawdzamy sobie na języku, czy język jest opuchnięty, czy są odciśnięte na nim zęby, czy są takie jakby piegi czerwone, jak to się nazywa, pryszcze takie, jakbyśmy mieli takie małe na języku. Język z dużą formą nalotu, białego, żółtego. Jak ten żółty jest trochę dalej, to są trochę takie głębsze sprawy jelitowo-wątrobowe. Prawda? To jest sama rzecz, którą my po prostu patrząc w lusterko na naszą twarz, już widzimy bardzo dużo rzeczy. Żółte zęby. To jest też zresztą nieświeży oddech. Nieświeży oddech, bardzo mocny taki. Zajady tutaj w kącikach, pęknięte kąciki, jak one się nazywają, opryszczka, tak? Zimna tak zwane na ustach, różne liszaje. Też ten właśnie zapach z ust, taki, szczególnie jeśli on jest taki mięsny, taki jak surowe mięso, taki jakby się coś psuło w środku i nie do końca wiadomo, czy to w dziąsłach, czy to głębiej. Jak to jest też taki właśnie bardzo mocny zapach z ust, że nie da się z kimś rozmawiać albo całować, zanim nie umyjemy zębów. To też pokazuje wątrobę, dlatego że pita
która jest związana z wątrobą, jest związana też z zapachem. Ciało Pity pachnie najmocniej, czyli najmocniej pachnie jej pot, tak. Najmocniej pachnie jej... Poczuć bazem Pitę? Czy śmierci? I nawet zdrowa, zrównoważona, czysta Pita też mocno pachnie. Tak. Ma taki właśnie mocny, mięsny zapach i ten zapach czuć w ustach rano, ten zapach czuć w pocie, zapach moczu, zapach kału, to są mocniejsze zapachy, ale Pita, której jest za dużo, która jest w cudzysłowie brudna, przetkana przez to, że wątroba nie może tak działać, jakby chciała, to zaczyna przesuwać się w stronę takich nieprzyjemnych zapachów, czy nawet, mówiąc dosadnie, smrodu. Dalej idąc, patrząc się na nasze ciało, jak się oddalimy od lusterka, idziemy do większego lusterka, którego tam mamy w przedpokoju czy tam w garderobie, ale gdzie mamy to sobie, możemy z oddali popatrzeć, to nasza postawa, czy jesteśmy zgarbieni. Mm-hmm. Ta sztywność naszego ciała świadczy o tym, że cały nasz układ limfatyczny jest przytkany. Układ limfatyczny jest niesamowicie połączony z wątrobą, co powoduje sztywność naszego ciała, co powoduje ciężkość naszych ruchów. Jeżeli mamy sztywne ciało, to każdy ruch wykonujemy z wysiłkiem. Prawda? Jeżeli wstajemy ciężko rano, jesteśmy zmęczeni, mamy siły, to najczęściej mamy sztywność ciała, my jesteśmy właśnie podatni na różne rodzaje bólów w ciele, problemy z postawą, prawda? Wszystkie skłony do szuflady ze skarpetkami, tak. Bo to już nawet nie mówimy o jakichś ćwiczeniach porannych, bo to... Tak, proste czynności. Proste czynności. Na prostych nogach zginam się w dół i wszystko mnie boli i nie jestem w stanie się zgiąć w dół. Muszę, oczywiście to jest nieprawidłowe zginanie się, bo nie powinniśmy się zginać na prostych nogach, tylko kucać, ale to pokazuje, że nie jesteśmy w stanie, nie mamy siły, prawda? Kucamy, strzelają nam wszystkie stawy. Prawda? Boli nas dolność kręgosłupa. Mamy wydęty brzuch. Zresztą wypróżnienia to jest następne. To idziemy zaraz. Na razie tak, się opisujemy cały czas ciało. Tak. Więc mamy wydęty lekki brzuch, prawda? To pokazuje stan wątroby. Boli nas dolność kręgosłupa. Nikt tego w ogóle nie łączy, że to jest połączone z wątrobą. Pierwszy raz, jak ja robię oczyszczanie wątroby. I pamiętam, że właśnie cierpiałem na ból kręgosłupa i pamiętam, że tak już chodziłem do osteopaty, chodziłem tu, tam, siam i któregoś mówi, nie no, ja już trochę się czuję przytkany, już pewne rzeczy nie radzę, robię oczyszczenie wątroby. Zrobiłem oczyszczenie wątroby i na drugi dzień, jak ręką odjął, wracając do obserwowania siebie. Więc jak już popatrzymy się na nasze ciało trochę z daleka, sprawdzamy na naszą skórę, prawda? Czy ona jest sucha, czy ona jest przetłuszczona, czy są za dużo wyprysków. Szczególnie jak mamy dużo piegów i różnych znamion na ciele. Prawda? Błyszczy też, bo taki błysk skóry tak, to jest coś, co... Skóra powinna błyszczeć, powinna być piękna. Jeżeli coś z naszą skórą jest nie tak, to znaczy, że coś jest nie tak z naszą wątrobą. Pęknięcia różne na skórze. Paznokcie, kiepskie paznokcie, rozszczepiające się paznokcie, różne plamy, białe plamy na paznokciach, paznokcie takie z wgłębieniami, różne linie na paznokciach, prawda? To wszystko musimy obserwować. Co tam jeszcze chciałem powiedzieć? Włosy. Plamy wątrobowe na rękach, na uszach, tutaj, nie? Na oczach. Włosy, suche włosy, przetłuszczające się włosy, wypadające, łysina, łupież, swędząca skóra głowy non-stop, swędzące całe ciało. Nie? To są objawy wszystkie na ciele. A te, które są wewnątrz, to jest jak oddajemy mocz. Mm-hmm. Czy ten mocz jest taki gęsty, taki trochę śmierdzący, taki mocno żółty, pomarańczowy dokładnie. Taki, że oddajemy mocz, nas trochę boli. Kał. Czy ten kał jest lepki, przykleja się do sedesu. Szczotka w ruchu. Tak. Czy jest w ogóle taki rodzaj taki stolca, a krowia kupa taka po prostu... spada, prawda? Lejąca się. A może to jest, występują biegunki nawet. Albo stolec, który taki jak powinien być, ale cały czas się unosi nad wodą, znaczy, że jest za dużo tłuszczu w nim, prawda? Albo suchy jak wiór i bobki kozie. Nie? To są wszystkie objawy złej pracy jelit, złej pracy trawienia, co jest związane niesamowicie z pracą wątroby.
Zresztą to dokładnie tak jak z tą dolną częścią kręgosłupa, tak i zaparcia, chociaż tutaj waty czasem przychodzą, właśnie waty, którym jest zimno, bo ich kręgosłup są takie wysuszone, wychudzone, trudno im przytyć i między innymi mają też zaparcia, to często są osoby, które mają też dużo elementu pity. Widać to po skórze, widać to po zmarszczkach, widać to po oczach, po zębach, po języku. I widać to też w tym, że ta wątroba jest obciążona. Często nawet już pomijając wszystkie fizyczne przyczyny, to równie realne w świecie Ajurwedy przyczyny emocjonalne, czyli osoba, która mocno przeżywa świat, często się irytuje, często się złości, ale jeśli ma w sobie komponent waty i obawia się, jak ta złość będzie wpływać na innych, czyli na przykład bardzo jestem zła, ale nie powiem tego, bo boję się, że to go zrani i wtedy duszę to w sobie i wtedy tak, jego nie rani, natomiast mnie od środka bardzo. I w ten sposób tak obciążona wątroba będzie wpływać też na to, czy pojawiają się zaparcia i czy one się utrzymują. I wiele kuracji dotyczących jelit, które nie zahaczają o wątrobę, na dłuższą metę nie są skuteczne. Dokładnie. Dają jakieś pewien rodzaj ulgi, pokazują coś, że nasze ciało było przetkane i my się po nich czujemy świetnie. Jasne. Tylko jeżeli my dalej chorujemy, prawda, i mamy ileś tam dalej tych dolegliwości, poprawiło się nasz stan zdrowia o 20, 30, nawet 40%, ale dalej chorujemy, znaczy, że musimy pójść trochę dalej. I to jest oczyszczenie wątroby.